Dzisiaj opowiem Wam o tym, jaka pogoda jest na Sri Lance i kiedy jest najlepszy czas, aby udać się na Sri Lankę. Zaczynamy! Wszystkie informacje opowiem Wam z własnego doświadczenia, z 8 miesięcy, które spędziłam na Sri Lance. Uważam, że najlepszym sezonem na przylot na Sri Lankę jest grudzień, styczeń, luty. Tak jak podają zresztą wszystkie poradniki. Ale uwaga, w tym roku pierwsza połowa grudnia była fatalna. Na Sri Lankę nadciągnął cyklon, który był ogromną burzą i praktycznie nie było szansy na to, aby przez tydzień podróżować z tego względu, że był on nieobliczalny i nie było wiadomo, kiedy ta burza nagle spadnie i wystąpi cyklon. Idąc po kolei. Styczeń był piękny, było mnóstwo słońca, nie było żadnych burz, jest to też pora sucha. Luty mamy aktualnie, teraz zaczynają się takie troszeczkę małe deszcze, aczkolwiek nie jest aż tak źle. Z tego co pamiętam, Asi opowiadał mi, że w marcu były powodzie, czyli zaczynała się pora deszczowa. Ja w tamtym roku byłam na przełomie kwietnia i marca i w tym czasie pamiętam, że pogoda była bardzo ładna, tylko przez jeden tydzień kwietnia padało. W czerwcu nie byłam nigdy na Sri Lance, aczkolwiek byłam w lipcu, sierpniu i wrześniu. I te 3 miesiące uważane są za niesezonowe. Aczkolwiek ja byłam bardzo zadowolona z tego względu, że pogoda była w porządku. Oczywiście no nie był to sezon na góry z tego względu, że najlepiej jest przylecieć w góry od grudnia do kwietnia. Wtedy też możemy zobaczyć całą okazałość plantacji herbaty, czy też innych górzystych pagórków. Gdy przylecimy w innym okresie, występuje wtedy mgła i ciężko jest zobaczyć na przykład wodospady. Wtedy też jest najlepszy sezon na Adam's Peak. W tym roku przyleciałam w październik, listopad, grudzień, styczeń, luty. Także październik i listopad był już typowo burzowym miesiącem. Zdarzały się duże deszcze, szczególnie o poranku oraz około godziny 17. Czasami bywa tak, że pada cały dzień, natomiast w innych okresach, tak jak teraz, przed taką burzą monsumową, przed okresem monsumowym, pada zazwyczaj przez godzinę, około godziny 17. Oczywiście są duże zalety przylotu na Sri Lankę w okresie turystycznym, w okresie sezonowym, aczkolwiek musicie się również liczyć z tym, że jeżeli przylecicie w tym okresie, ceny noclegów mogą być droższe, Sigiriya czy też inne miejsca będą bardzo zaludnione, plaże również będą pełne turystów, dlatego są plusy i minusy. Warto nosić ze sobą płaszcz przeciwdeszczowy czy też parasolkę. Na Sri Lance, bez względu na to, czy to jest styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, październik, listopad, grudzień, temperatura jest taka sama. Czyli w granicach około 28 do 32 stopni. Aczkolwiek zależy to również od miejsca, w którym się znajdujemy. Jeżeli będziemy w tej części centralnej, górzystej, należy zabrać ze sobą ciepłe ubrania, gdyż pogoda tam może nawet mieć około 12 stopni. Jest to właśnie fenomen Sri Lanki. Myślę, że to tyle na temat tego, jaka pogoda jest na Sri Lance, czyli reasumując, najlepszym terminem przylotu jest druga połowa grudnia, styczeń, luty, aczkolwiek z własnego doświadczenia wiem, że lipiec, sierpień, wrzesień też był w porządku. Także jeżeli chcecie więcej informacji, możecie pisać do mnie, zostawiać komentarze, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia w kolejny wtorek.